Cześć, z tej strony graf Zero vlog literacki. Wracamy do recenzji. Eee, wracamy do recenzji, i to jeśli jest, słuchacie regularnie, jesteście przyzwyczajeni, i to takim jesteśmy teraz już w cyklu zajdlowym. Nominacji do nagrody fandomu polskiego imienia Janusza Zajdla, czyli standardowo, jak to la, w lato jest dużo fantastyki. Jak do tej pory z tych nominowanych utworów udało mi się dwie książki przeczytać, obie dwie mają osobne recenzje. Tutaj na kanale to jest Agla Radkaraka i Empuzjon Olgi Tokarczuk, a dzisiaj powieść Fuga Magdaleny Anny Sakowskiej z pod tytułem Powieść polifoniczna. No i na początku już tytułem wyjaśnienia co to takiego jest powieść polifoniczna. Tutaj w, w tej książce jest znaczy chodzi po prostu o to, że autorka oddaje głos wszystkim swoim bohaterom. Oni nam tutaj wymieniają się wypowiedziami, opowiadają nam o tym, co tam się działo, co przeżywali, tak, jak, jak się na to zapatrują, i znaczy nie, nie do końca to się tak w 100% mieści w definicji powieści polifonicznej. Bo powieść polifoniczna jest taką powieścią, gdzie autor na jakby żadnemu z bohaterów nie daje pierwszeństwa. Te ich racje są zrównoważone, wyważone, te głosy się uzupełniają, tworzą jakąś całość i do czytelnik ma sobie wybrać. No może przesadam, że ma sobie wybrać, no ale jakby mamy ten konflikt pewnych racji i i, jakby tutaj, no, no, no my decydujemy. Powiedzmy taką powieścią, klasyczną powieścią polifoniczną, to nie wiem, może są bracia Karamazow, na przykład Dostojewskiego. Później bardzo polecam, jeśli ktoś byłby w ogóle zainteresowany taką, taką esencją powieści polifonicznej, dla mnie jest na przykład Nagrobli Rylskiego. Zresztą bardzo polecam to. Piękny język, piękna książka. Jeżeli chodzi o Fugę, ja mam jednak wrażenie, że tutaj rację jednego z bohaterów przeważały, albo przynajmniej no może dwójki bohaterów, że myśmy jednak byli tutaj tak trochę kierowani na to, żeby im kibicować. Może się mylę, ale, ale takie, takie mam wrażenie. No i słuchajcie, przy tegorocznych nominacjach ktoś napisał, widziałem taki komentarz, że o Jezu, znowu takie fatalne utwory nominowane do Zajdla jak to, tym razem ktoś onaminował fanfika, no i nie napisał, nie napisał niestety, co miał na myśli, która z tych książek ma być fanfikiem. Ja tak jak na razie patrzę, to może się za chwilę okazać, że każdą można jako fanfik interpretować, no bo najciężej może na razie to z Radkiem Rakiem by było, ale jakby jedno oko zamknąć, drugie przymknąć, to Agle też można czytać jako fanfik mrocznych materii Pullmana. No, trochę naciągam, ale jednak jakby się ktoś tam uparł, to może chodziło o Agle. Empuzion natomiast spełnia w 100% definicję fanfika, bo jest fanfikiem czarodziejskiej góry i to widać na pierwszy rzut oka, o tym mówiła autorka, znaczy nie użyła tego określenia, ale do tego się ta książka na dobrą sprawę sprowadza. Więc tutaj wątpliwości bym już nie miał. Jeżeli chodzi o fugę, to moi drodzy, tak, oczywiście, e, mógł sobie ktoś uznać, że jest to fanfik igrzysk śmierci, e, trochę połączonych z piknikiem na skraju drogi Strugackich. E, ja oczywiście żartuję cały czas z tymi fanfikami, nie? To ra raczej raczej mam wrażenie, że była taka złośliwość tej osoby komentującej. Tylko nie wiem wobec kogo, no cały czas próbuję się tutaj o kogo tu może chodzić, może jeszcze któraś z tych kolejnych powieści okaże się jeszcze bliższa fanficowi, ale w to karczuk pobić będzie trudno. Jeżeli chodzi o założenia fugi, to tak jak właśnie mówiłem, no na pierwszy rzut oka przychodzą na myśl Igrzyska Śmierci, Dlaczego? Mamy świat przyszłości jakieś 150 lat od, od obecnego momentu. Ludzkość skolonizowała sporą część kosmosu, żyje na wielu planetach. No, i podczas tej kolonizacji odkryła artefakty pozostawione przez jakiś tajemniczych, dawnych mieszkańców, nie wiadomo kogo, na jednej z planet. No, i ponieważ mamy bardzo, bardzo mocno rozwinięty. No, nie chcę powiedzieć internet, bo to tam jest ten Blunet, tak? czyli nas, następca naszego internetu. To raz do roku wybiera się właśnie śmiałków z tego całego Blunetu, którzy startują w krwawych igrzyskach. Znaczy no, nie jest tak, że tam wszyscy się muszą wybić, tak? ale zdarzają się równe nieprzyjemne sytuacje i oni z, z tych właśnie igrzysk. Jedna osoba, która zostanie, która zwycięży, która nie zrezygnuje, nie zginie, nie wiem inne złe rzeczy się z nią nie staną, może wejść do takiego specjalnego miejsca na tej planecie, do tej tak zwanej merkaby i tam wypowiedzieć jedno życzenie, które zostanie spełnione. Czyli, tak jak mówiłem, Igrzyska Śmierci, plus w finale piknik na skraju drogi. Eee, założenie, no okej, okay. było to już parę razy, ale nie na tyle, żeby jakoś tam specjalnie się, e, się znudziło. Natomiast już mam pewien problem z wizją świata, i, i tutaj będzie taka dygresja, będę tłumaczył, co, 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 co i jak, co, co mi tutaj nie do końca leży. Bo, jakby rozumiem, to, to nie jest tak, że ja jestem tutaj jakimś ciężkim światotwórcą. Wręcz, wręcz przeciwnie, ja nie lubię takiego czepiania się wszystkiego, i tam, że nie wiem, na 50 stronie Harry'ego Pottera układ gwiazd był niezgodny z tym, jaki powinien być tego dnia. No, bez przesady nie jest to też tak, że w powieść science fiction to musi mi się tutaj wszystko zgadzać, wszystko grać i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie o to chodzi. Tylko jeżeli w ogóle bawimy się w udawanie przyszłości, zmieniamy język bohaterów, to zmieńmy go tak, żeby on mnie przekonał. Bo spójrz, spójrzcie na gnozę Cetnerowskiego. To jest to jest kawał kapitalnego języka symulującego, znaczy takiej stylizacji, która ma mi pozwolić czytelnikowi wczuć się w to, że ja czytam o świecie przyszłości. Natomiast jeżeli Sakowska zastępuje równe wykrzyknienia, odwołania tam do Boga Świętych terminami informatycznymi, także tam, nie wiem, no, zamiast do 100 tysięcy diabłów mam do 100 tysięcy screenów, albo fakapów, albo na no, jakąś tam, nie wiem, nie wiem, jakieś tam inne, inne rzeczy, gdzie się terminy internetowe pojawiają, zamiast tam Jezus Maria czy, 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 czy tym podobnych wykrzyknień, i, i na tym się sprowadza de facto odmiana a no i powiedzmy, że jakieś porównania do nieistniejących gatunków zwierząt że tam coś było, nie wiem ciężkie jak jakieś tam zwierzę którego nie ma coś smakowało jak, jak coś i zamiast psów mamy jakieś tam na przykład nie wiem, toropsy i to jest wszystko no to ja tak średnio średnio jestem w stanie w to uwierzyć to jest dla mnie strasznie sztuczne to może warto by było to po prostu zostawić i niech ten świat będzie taki, taki jak nasz, no tylko tyle, że na równych planetach, nie wiem w sumie po co te planety i w dalekiej, i w dalekiej przyszłości, bo, bo, bo tak to, to mam takie dziwne wrażenie, że tutaj chyba nie, coś nie zagrało. Z drugiej strony, na samym wstępie książki słyszę takie właśnie tutaj sformułowanie, że no to jest wprawdzie powieść science fiction, więc no nie mamy się czego obawiać, no to nas nie dotyczy, prawda? No. Kurczę, no autorko droga. Jesteśmy poważnymi ludźmi, no my wie, wiemy, że e, czytając powieść science fiction, tak naprawdę czytamy o nas samych. To Jacek Dukaj pisał już o tym dawno, dawno temu, że na przykład no, młodopolskie powieści science fiction mimo tego, że akcja się rozgrywała w przyszłości no, to były skażone tą młodopolską mentalnością jak poczytacie na Srebrnym Globie Żuławskiego jedną z najlepszych chyba powieści młodopolskich SF to tam mimo wszystko mimo tego, że, że jest świetna powieść tam cały czas jednak tam nam gdzieś tam gra w tle ta młodopolszczyzna to to widać od razu tego nie unikniemy, nie napiszemy powieści z przyszłości. Możemy za to napisać powieść uniwersalną, ale to jest jeszcze coś innego i to mam wrażenie, że autorce nie wyszło, ale zresztą no, niech będzie. Mamy powieść o naszych zagrożeniach, o naszych lękach, tutaj, teraz współczesnych. No właśnie, wspomniałem o języku. I, I z językiem mam jeszcze inny problem. Bohaterowie mówią tak samo, wszyscy mówią tak samo. I teraz ja wiem, że tutaj ktoś mi może zakrzyczeć, ale jak to, bo tu jest na przykład jedna z bohaterek, która mówi właśnie jak taka, taka powiedzmy no, dziewczyna z dyskoteki, znaczy ona stylizuje swoją mowę na, na taki właśnie sposób wypowiadania się, takiej właśnie dzi dziuni, która gdzieś tam bryluje w mediach społecznościowych z filmikami z dyskotek. Na wszystko fajnie, tylko u niej to się sprowadza do jakichś y, prostych określeń, upraszczania języka i to w sumie wszystko. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych bohaterów, to i składnia, i rytm wypowiedzi to wszystko jest dokładnie takie samo, mimo tego, że oni są zupełnie inni. I przyznam szczerze, że trochę mnie to drażniło. Zresztą powiem szczerze, że jeżeli jesteście czytelnikami, którzy potrzebują identyfikować się z bohaterem, potrzebują współodczuwać z bohaterem, bardzo mocno się w niego wczuć, polubić, go znienawidzić, możecie mieć na początku problem z tą książką. Dlatego, że bohaterowie tutaj startują no, pod pseudonimami, które oznaczają, jakoś tam w jakiś sposób ich określają, więc mamy na przykład e, mamy mnicha, mamy najemnika, mamy księżniczkę, tak, no, takich właśnie sobie tutaj e, bohaterów, więc oni są sztampowi z, z założenia. Dopiero wraz z rozwojem fabuły my dowiadujemy się o nich więcej. Jeżeli ktoś potrzebuje bohatera polubić, no to będzie to mógł zrobić za jakiś pewnie czas. Raczej na początku będzie to, to, to ciężkie. Więc jeżeli macie takie oczekiwania, no to po prostu musicie tej książce dać, dać trochę czasu. Natomiast tak, to co mnie niestety najbardziej, najbardziej zabolało, bo powiem szczerze, że pomysł okej, okay, nie, nie był jakoś tutaj szczególnie zły, no, to jest rozwiązanie akcji. No, to jest niestety rozwiązanie akcji, bo, bo jest to książka. Ja w tym odcinku nie chcę spoilerować, czyli mówić o elementach fabuły, które by tu miały zdradzić wam, co się dzieje w finale, ale, ale o jakiejś myśli, która płynie z tej książki. No, to jest to książka, która ma przestrzegać przed, przed zbytnim zaufaniem w AI, czy może w ogóle przed AI, przed algorytmami. Tam autorka wprost mówi, że no, mamy tutaj. Yy, znaczy światem światem rządzi kilku tam dziesięciu czy kilkuset białych mężczyzn nie wiem czemu to podkreślanie że białych i że mężczyzn dlaczego nie kolorowe kobiety no nieistotne tak sobie tam powiedziała, nie ma to zdanie chyba większego znaczenia dla tej, e, dla tej książki, no, ale to no, podobnie jest dzisiaj. Tak Mamy grupę ludzi, które tworzy jakieś tam wielkie algorytmy w korporacjach i oni nie wiedzą, jak te algorytmy działają tak na dobrą sprawę. Każdy zna jakiś tam drobny element, ale jest to już tak wielkie, że, mm, że, że, wszystkich, że wszystkich przerosło. Podobnie jest w tej książce, ale pojawia się, to będzie drobny spoiler. Pojawia się w pewnym momencie nowy wynalazek, który ma czytać, czytać fale mózgowe, czyli de facto korporacje będą mogły podsłuchiwać myśli człowieka, prawda? Zbierać dane. I okej, okay, to może być przerażające, bo jeśli rozumiem, że ta książka ma mnie zaniepokoić, mam powodować, że ja będę tutaj zaniepokojony rozwojem technologii, no może się zastanowię nad tym, jak tu internet mną steruje i tak dalej. Tak, no to, to, to rzeczywiście byłoby dość poważnym zagrożeniem dla człowieka, tylko jeśli autorka próbuje mnie straszyć tym, że, że najgorsze w tym wszystkim będzie, będzie fakt, że korporacje będą mi mogły skutecznie coś sprzedać, no to przepraszam bardzo, ale ja jestem w stanie na momencie wymyśleć, znaczy niebezpieczniejsze przykłady angażowania AI, tak? Chociażby AI, które trafia do zarządu firmy i ono z perspektywy firmy podejmuje bardzo dobre decyzje, bo firma zyskuje, tak? Natomiast to, że łączy się to ze śmiercią jakichś tam osób, to już dla AI nie jest problem. No, AI na przykład trafia do sądu i rozstrzyga sobie sprawy, tak? Ale my nie jesteśmy w stanie ocenić, na jakiej podstawie ono wydało wyrok, taki, a nie inny, tak? Bo ona nam tego nie powie, bo y, potrzebuje przeanalizować tak dużo danych, że. No. Nie wyciągniemy, nie wyciągniemy tego zwyczajnie. To są. O, albo na przykład samochody autonomiczne, w, 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 w których jestem w ogóle zwolennikiem, tak? Ale powiedzmy taki samochód no, powoduje wypadek. I teraz kogo oskarżyć, kto poniesie za to odpowiedzialność? Firmy, które tworzą sztuczną inteligencję chyba nie chcą za bardzo brać odpowiedzialności za wypadki samochodowe, a ktoś jednak powinien tutaj odpowiadać. No, i to są problemy, to są rzeczy, których ja się boję. Natomiast nie do końca boję się tego, że firma X sprzeda mi kosiarkę do trawy albo piłę mechaniczną, podsłuchując moje myśli i sterując mną, bo myślę, że człowiek opracował już mnóstwo takich metod pracy, chociażby nad umysłem. Samokontroli, które sprawią, że my będziemy jednak odporni dość długo na, na to, co się dzieje. Nie wiem, jakieś tam jeszcze, może wszczepy w mózg, cokolwiek zmienią, no ale to chyba w tej książce nie do końca o to chodzi. Więc, no jakby. Pff, nie, 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 do końca, nie do końca mnie to, mnie to przerażyło. Z drugiej strony, też autorka tworzy sobie taki świat. Jaki tworzy, żeby uniknąć pewnych problemów. No bo takie mam wrażenie, że tu mamy jakiś taki rząd wszechświatowy, tak przynajmniej by wynikało z tej książki. Nie mamy konfliktów wielkich w ramach ludzkości i nie mamy takiego problemu, jaki my mamy dziś. Bo okej, okay, Europa. Tutaj znowu cytat z Jacka Dukaja: blokujemy AI, ponieważ jesteśmy Europejczykami. Natomiast Chińczycy, to już dopowiadam, tego na przykład nie robią i przez to, powiedzmy, mogą osiągać lepsze wyniki. Więc pytanie brzmi, co nam po tym byciu Europejczykami, jeśli miałoby się to na przykład skończyć naszą klęską? Czy rzeczywiście warto? Taki dylemat w FUDze się nie pojawia, no bo autorka tak sobie ułożyła świat, żeby uniknąć tych dość trudnych pytań. Tam jednak wrogiem, wrogiem jest ta korporacja zła, która nam próbuje sprzedać różne rzeczy. No i co gorsze, tutaj też, unikając spoilerów, samo zakończenie, czyli sam finał. Powiem szczerze, no, rozumiem o co tutaj chodziło, ale znowu Jacek Dukaj. Po lekturze linii oporu Jacka Dukaja, to ja bym zapytał autorkę, no dobrze, ale to, to czego ja mam się obawiać w takim razie? Przecież, droga autorka, to co ty mi nakreśliłaś w finale, to wcale nie musi być straszne. To może być straszne, jeżeli zadamy sobie pewne, pewne pytania, które padły w linii oporu, ale nie padły w fudze, tak. Nie. Tu są dopiero problemy, natomiast y, ja zupełnie nie rozumiem tego, co miałoby być dla mnie, jako człowieka, dla mojego człowieczeństwa zagrożeniem. To wcale nie jest tak, że taki rozwój człowieka, pęd do technologii pozbawi go człowieczeństwa, po tym co, co widzimy w finale. Ja powiedziałbym nawet więcej, że to my możemy nauczyć człowieczeństwa AI. Oczywiście, cały czas odnoszę się tutaj do, do fabuły książki, bo tam w pewnych momentach, właśnie, mam takie dziwne wrażenie, że, że tak się dzieje. Więc, jakby z, zupełnie, o, o ile sam problem książki jest rzeczywiście naszym problemem, to są lęki naszych czasów. Natomiast same elementy, które pokazuje nam autorka, które się na ten problem składają, moim zdaniem. Zupełnie nie grają. AI jest zagrożeniem, ale na innych płaszczyznach. Walka z jakąś tutaj komercją, z komercjalizacją, z jakimiś takimi elementami. No jasne, to ma sens. Tylko, tylko no, spójrzcie na, na, na samą powieść. Mamy te właśnie igrzyska, które tu oglądają miliony ludzi na całym wszechświecie, ale po co im ta korporacja? Przecież jeżeli oni mają już tak wspaniale rozwinięte algorytmy, każdy z nich byłby w stanie wykreować własne igrzyska. Po co, po co im te wielkie firmy, które będą coś za nich robić? To jest zupełnie zbędne, to jest niepotrzebne. Po prostu oni to zrobią sami. E, będą to mieli dostosowane do swoich własnych potrzeb, tak jak chcą, tak? E, więc. No. No tyle powiem. Jeżeli chodzi o postacie, to też muszę przyznać, że wiele bardzo ciekawych zwrotów akcji i to jest, to jest chyba siła tej książki jako, jako taka powieść po prostu e, rozrywkowa, trochę może sensacyjna e, z tym, że no, zupełnie nie rozumiem tego, co jedna z bohaterek robi w finale. Takim ost w samym finale. Ona wprawdzie tłumaczy mi czytelnikowi, dlaczego zrobiła tak, a nie inaczej. Podpowiem, jeśli ktoś czytał w trakcie tej walki z tym tak zwanym głównym, już złym. Zupełnie nie rozumiem jej decyzji i jej tłumaczenie. Nie chodzi nawet o to, że jest irracjonalne, bo ja wiem, że ludzie postępują irracjonalnie, ale yy, nie, nie, no, do, no, no, no nie, nie jestem w stanie tego kupić. W ogóle. To, to, to mi tak nie przystaje do czegokolwiek, co robiła ta postać, że, że zwyczajnie mówię nie. Każde inne myślę, że wyjaśnienie z jej ust bym przyjął, ale, ale nie takie. A właśnie, książka. Jak mówiłem o Zewiej to ja nie, nie wiedziałem, czy ona jest w wersji papierowej, czy nie jest. Teraz widzę, że jest. Z tym, że chyba jednak główny nacisk tutaj poszedł na, na audiobook i, i, i na e-booka. Bo tych wersji papierowych jakoś tam na Allegro dużo nie ma. Wy, wydał to MP Go, więc no, może, może właśnie e, zrozumiałe. E, ja słuchałem tej książki. Czytała ją e, Zuza Sapożnikow e, i Przyznam szczerze, że dobrze się tego słuchało, chociaż mam takie wrażenie, że lektorka często wkładała bardzo dużo emocji w takie momenty, które tych emocji nie, przeszkad... nie potrzebowały, i kilka razy w trakcie lektury miałem wrażenie, że, no, że takie groteskowe się to zrobiło. Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem do końca zadowolony z, z tej książki. Nominacje do Zajdla jestem w stanie zrozumieć jako podjęcie, jako podjęcie właśnie takiego problemu. Dość Zajdlowego to trzeba przyznać, to jest, to jest bardzo Zajdlowy problem. I z drugiej strony też problemu aktualnego, to jak najbardziej. Natomiast, już realizacja i wykonanie to zdecydowanie zdecydowanie nie. Trochę jednak po Jacku Dukaju to jest za prosta powieść, za. Zbyt naiwna chwilami, z różnymi dziwnymi rozwiązaniami i na poziomie języka też jednak nie, nie, nie zachwycająca. Natomiast jeżeli ten temat Was interesuje, to rzeczywiście wtedy, wtedy z taką lekką lekturą warto się zapoznać. Dla mnie no to jest tak około 5, 5 na 10. Dobrze, moi drodzy, kończę, już nie przedłużam niestety na koniec mam złą wiadomość, ponieważ z powodów różnych, różnych, różnistych osobistych i nie tylko nie będę w stanie nagrać filmu w tę niedzielę, za co z tego miejsca z góry przepraszam, no ale tak się niestety złożyło. Film pojawi się, mam nadzieję, w czwartek recenzja i wtedy już ten zapowiadany pręgierz będzie w niedzielę, ale w następną. Mam nadzieję, że tym razem już się wszystko uda. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.